Radio Conchita. Dzisiaj mówimy o tych takich po starówce po Warszawie biegających, lecących żebraczkach z wyciągniętą dłonią, tak nerwowo chwyta, może muchę złapie. No nie wiem, raczej w zimie nie. Groszy szuka, złotówkę chce. Mamy kredyt idealny dla pana. Pożyczka jest oprocentowana według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie nominalne nie może w stosunku rocznym przekraczać stopy odsetek maksymalnych, wynoszących 4. O prawach konsumenta, produktach finansowych, kruczkach w umowach i trudnym języku ekonomii. Krótko i konkretnie. Przewodnik finansowy TOK FM. Od poniedziałku do piątku po 10.55. Zapraszam, Aleksandra Dziadykiewicz. Reklama. Twórcy filmu Bogowie zapraszają na opowieść o kobiecie, która zmieniła życie seksualne Polaków. Nazwisko? Wisłocka. Poczarska, Adamczyk, Lubos, tak Wasilewska, Mastemka, Kruszka. Mówimy tutaj o nierządnicy, o Babilonie Wielkim, a o sztuka kochania, kinach od 27 stycznia. Panie Wojciech, chciałbym olej z wątroby rekina. Polecam suplement diety Preventik. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventik edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg i jest wzmocniony czosnkiem. Proszę Preventik. Preventik, podwójna dawka oleju plus czosnek. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Środa 1 lutego minęła 20. Dopiero 20. Informacje TOK FM. Filip Kekusz. 3 miesiące aresztu dla Jakuba R. Były urzędnik stołecznego ratusza ma zarzuty w sprawie dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Ręcznie liczone będą głosy w nadchodzących wyborach w Holandii. Władze obawiają się ingerencji rosyjskich hakerów. A w sporcie m.in. o zimowej uniwersjadzie, która trwa w Kazachstanie. Były urzędnik stołecznego ratusza Jakub R. aresztowany na 3 miesiące, zdecydował sąd we Wrocławiu. R. ma zarzuty związane ze sprawą dzikiej prywatyzacji w Warszawie. Centralne biuro antykorupcyjne zatrzymało go w poniedziałek. Zatrzymanych zostało w sumie 5 osób, w przypadku 4. Prokuratura zwróciła się o ich tymczasowe aresztowanie. Decyzję co do losów 3 pozostałych osób sąd musi podjąć jeszcze dziś. Od tego roku miejskie przedszkole muszą zapewnić miejsca dla wszystkich 3-latków. W Poznaniu szacuje się, że miejsc w placówkach zabraknie jednak dla 2000 dzieci. W tej sytuacji miasto planuje kupić miejsca dla 3-latków w prywatnych przedszkolach, potwierdza Mariusz Wiśniewski, wiceprezydent Poznania. Miasto wykupi miejsca, które będą dofinansowane i będą takie opłaty ponoszone przez rodziców jak w przedszkolach publicznych. Jesteśmy de facto przymuszeni tą sytuacją. Nie wiadomo jednak, czy prywatne przedszkole zdecydują się odsprzedać miastu po niższej cenie wolne miejsca, dlatego urzędnicy biorą także pod uwagę przekształcenie niepublicznych przedszkoli w publiczne. Miejsc może zabraknąć m.in. dlatego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości cofnął obowiązek szkolny dla 6-latków. Odejście na własną prośbę najważniejszych dowódców w polskim wojsku to efekt demolowania armii przez obecnego ministra obrony Antoniego Macierewicza. Tak ostro ocenia były szef tego resortu Tomasz Siemoniak z Platformy Obywatelskiej. Wstyd mieć takiego ministra po prostu, jeśli jest gdzieś generałem, który wyjeżdża na ćwiczenia za granicę czy na jakieś natowskie spotkania. A wreszcie pan Bartłomiej Misiewicz, który wzywa generałów na dywanik, któremu trzeba salutować, któremu trzeba meldować. To jest poniżanie wojska. Siemoniak twierdzi, że sytuacja w polskim wojsku jest bezprecedensowa, alarmowa i nadzwyczajna, a wszystko kosztem polskiego bezpieczeństwa. Wczoraj prezydent Andrzej Duda odwołał generała Mirosława Różańskiego, dowódcę Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, który wcześniej złożył dymisję, nie podając powodów decyzji. Z wojska odszedł też generał Adam Duda, szef Inspektoratu Uzbrojenia. Słuchasz informacji TOK FM. Holenderskie władze zapowiedziały, że podczas najbliższych wyborów parlamentarnych głosy będą liczone ręcznie. Wskazały, że istnieje ryzyko ataku hakerskiego ze strony Rosjan. Minister spraw wewnętrznych Ronald Plasterk twierdzi, że w holenderskich systemach informatycznych są słabe punkty, a nie można pozwolić, by cokolwiek położyło się cieniem na wynikach wyborów. Rządy Niemiec, Wielkiej Brytanii czy sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wzywają do uspokojenia sytuacji na wschodzie Ukrainy. Konflikt rozgorzał na nowo w niedzielę. Prorosyjscy separatyści i siły rządu w Kijowie walczą w mieście Awdijewka, w którym jest ponad 20 tysięcy cywilów. Dziś walki zostały wstrzymane, by dopuścić energetyków do uszkodzonych przez ostrzał linii wysokiego napięcia. W regionie temperatury sięgają minus 15 stopni Celsjusza. Od wtorku w mieście obowiązuje stan wyjątkowy. Wiadomo, że po stronie rządowej jest co najmniej 8 ofiar śmiertelnych i 30 rannych. Informacje sportowe. Adrian Brzozowski, dobry wieczór. Na początek siatkówka w Bełchatowie. Trwa spotkanie siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGS Kra walczy z ACH Volley League.
Lubliana. Przed chwilą zakończyła się ostatnia akcja meczu. Skra wygrała 3-1. W innych zakończonych już spotkaniach Istanbul BB wygrał z Noliko Mazejk 3-1. Białgorod przegrał z Perugią 2-3. Arkaspor Izmir pokonał Pari Volley 3-2. Dziś jeszcze Kucine Lube Civitanova zagra z Asekoresowią Rzeszów, a Knak Rozelare z Halgebankiem Ankara. Znamy już także wyniki w Pucharze Polski Siatkarek. W ćwierćfinale zespół Grot Budowlani Łódź pokonał polski cukier Muszynianka Muszyna 3-0, a Developers Skyres Rzeszów także 3-0, lepszy od ekipy Giacomini Budowlani Toruń. We Wrocławiu Impel wygrał 3-1 z Tauronem MKS Dąbrowa Górnicza. W Ekstraklasie koszykarzy także rozstrzygnięcia. Miasto Szkła Krosno przegrało minimalnie z Asseco Gdynia 79-80. W Kazachstanie trwa zimowa uniwersjada. Adam Cieślar zdobył w Almatach srebrny medal w kombinacji norweskiej. Wszystko się rozegrało na tych ostatnich metrach w finiszu. No trochę brakło, ale szkoda, no ale jestem bardzo zadowolony z tego startu, z tego biegu. Na skoczni pokazałem na tyle, ile w tym momencie mnie stać. Na najniższym stopniu podium obok Cieślara stanął Paweł Słowiok. Ostatnie lata nie były za dobre w moim wykonaniu. Wchodziłem w taki kryzys, się powoli odbudowuję. Jeszcze nie jest to w 100% tak, co zostałem kiedyś, ale do igrzysk w Pjongczang wszystko się ułoży dobrze. Bez medalu po dzisiejszym dniu skoczkowie narciarscy, którzy rywalizowali w konkursie indywidualnym najlepszy z Polaków, Przemysław Kadyka, zajął 7 miejsce, 14 był Stanisław Biela, 17 miejsce zajęli Jakub Kot i Krzysztof Miętus, 22 był Artur Kukuła, a 24 Krzysztof Leja. Wydaje się, że uniwersjada co to za zawody, ale tu wszyscy są równie, z 50 chłopaków i może nie znamy ich nazwisk, ale jakiś Japończyk wyskakuje, Fin, Słoweniec i tu absolutnie jest wysoki poziom. To są, u nas są chłopacy z kadry B, przecież Krzysiek, Przemek, więc to pokazuje, że to wcale nie są jakieś zawody, tam z podwórka chłopacy przyjechali, więc no nie jest łatwo. Mówił Jakub Kot. W klasyfikacji medalowej Polacy z dorobkiem 7 krążków zajmują 4 miejsce, prowadzą Rosjanie. 9 milionów euro, tyle za Kamila Grosickiego francuskiemu Stade Rennes zapłaci Hull City. Ostatnia drużyna angielskiej Premier League na zakup zdecydowała się w ostatniej chwili. Jestem bardzo szczęśliwy, że trafiłem do Hull City, że będę grał w Premier League, więc było to zawsze moje marzenie i mówię, nie mogę się doczekać pierwszego meczu, jak zagram w koszulce Hull City. Mówił Kamil Grosicki na oficjalnej stronie klubu z Premier League. Klub zmienił także 19-letni Krystian Bielik, którego Arsenal Londyn wypożyczył do grającego w Championship Birmingham City. Natomiast inny klub z Londynu, Queen's Park Rangers, postanowił wykupić Pawła Wszołka z Hella z Verona. Pogoda. Południowy wschód i Śląsk. Tamtej nocy marznące opady deszczu, mgły z kolei na Dolnym Śląsku i Warmii. W centrum przelotne opady śniegu. Jutro nieco słońca na wybrzeżu, w Wielkopolsce i w okolicach Wrocławia. Północny wschód. Tam słaby śnieg albo słaby deszcz. Poza Warmią i Suwalszczyzną, gdzie -1 temperatury na plusie. W Warszawie +1, +2 w Poznaniu, w Krakowie +3, w Rzeszowie +4 stopnie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Tomasz Raczek. Dzisiaj Szczerotok w wydaniu kinoterapeutycznym. Jest ze mną, właśnie naprzeciwko mnie, psycholog Armen Mehakian. Dobry wieczór. I będziemy dzisiaj rozmawiali o filmie oraz o tym, co po obejrzeniu tego filmu się dzieje z nami. Co i dlaczego porusza w nas taki wyjątkowy film, wielokrotnie nominowany w tym roku do Oscara, choć to film kameralny, wyświetlany w Warszawie tylko w jednym kinie, w kinotece. Nie wiem, jak jest w innych miastach w Polsce. Mam nadzieję, że mimo wszystko, mimo tej bardzo ograniczonej dystrybucji, mogli Państwo spotkać się z tym filmem, obejrzeć go. Jego tytuł Manchester by the Sea. To dokładnie znaczy tyle, co Manchester nad morzem. I jak z tego wynika, nie chodzi o angielski Manchester, który z całą pewnością nie jest nad morzem, tylko o Manchester amerykański, małe miasteczko. W tym Manchesterze dzieją się między ludźmi rzeczy niesłychanie mocne, silne i w żadnym stopniu niecharakterystyczne dla małego miejsca, małego miasteczka i właśnie dla tego Manchesteru gdzieś nad morzem, bo tak uniwersalne, że mogą dotyczyć każdego. Każdego bowiem może dotyczyć trauma. Może dotyczyć tak wielki, straszny cios od losu, że nie wiadomo, jak się zachowa nasza psychika, czy w ogóle to zniesie. A jeśli to zniesie, to
co będzie dalej, bo po takim wielkim ciosie, jeśli uda się go przeżyć i trzeba żyć dalej, to czasem nie wiadomo jak. Nie wiadomo, co zrobić. Nie wiadomo, czy uciec, czy wyrzucić to z siebie, czy powiedzieć, że to nieprawda, tego w ogóle nie było, czy upić się, czy zaćpać się, czy najeść się jakichś leków, czy zemścić się na kimś, na świecie, na losie za swoje nieszczęście. Jest tyle pomysłów, a jeden gorszy od drugiego. Manchester by the Sea. Film, który, proszę Państwa, działa w taki sposób, jakby ktoś niepostrzeżenie włożył swoją dłoń wewnątrz, w nas. Chwycił za splot słoneczny i zaczął ruszać palcami. W taki sposób, że czujemy każdy milimetr tego dotknięcia, że przestajemy oddychać, że nie wiemy, co się z nami dzieje. A kiedy to się kończy i film się kończy i wychodzimy z kina, to wiemy z całą pewnością, że nigdy do śmierci nie zapomnimy tego filmu i tego, co się z nami działo podczas tego filmu. To są takie filmy, dla których warto było wymyślić kino. To są takie filmy, przy których przypominamy sobie, że kino to nie tylko rozrywka, popcorn, nagrody, Oscary, blichtr, celebryci, ścianki, ale że kino to jest coś bardzo czasami ważnego, intymnego, wnikającego w nas, pozwalającego nam zrozumieć siebie i pozwalającego nam zrozumieć innych. Nawet będących w takich stanach, które wydawałoby się są nie do wyobrażenia. No dziecko, pierwsza tak grupa inwalidzka sobie kupuje, Manchester by the Sea, no to przecież on nie wie co robi, a oni chętnie się podstawiają, bo jak chcą dowód i ten PESEL, to myślą, że tak będą ciągnąć jako te pluskę, to więc firma Orange, to co mówimy, to tak jest, firma Orange, pod pluskwę, pluskwa pod Orange, czerwona pluskwa, pod kolor pomarańczowy się podszywa, że olejską niby pluskwą nie jest, a jest. No, albo że te żebraczki, one pod kościołami siedzą, żebrzą. Jak to zrobicie, żeby to nie było widać, że one pod kościołami siedzą i żebrzą, bo przecież nie modlą się, skoro one w nic nie wierzą, za darmo nic nie zrobią, nie są społeczni, żadnego dobrego uczynku, nie, nic, nawet do studia, gdyby chciałby przyjść, gdyby do studia chciałby przyjechać, to też chciałyby jakieś tam kieny, chciałyby, żeby za bilet przynajmniej ktokolwiek zwrócił, a teraz już nie ma tak, nie ma. Nikomu nic się nie opłaca, to co kto pochwyci, to będzie miał w swoim magazynku.